wydaje mi się, że są tacy ludzie, którzy po prostu walczą o przetrwanie rasy. Takim człowiekiem jest Lech Wangin. Dlaczego mówię o przetrwaniu rasy? O tym za chwilę. Cześć, Lechu. Witam. Warto, że przetrwanie rasy, która nazywa się motocykle customowe. Pomyślałem sobie, że to dobrze, chociaż z drugiej strony, jak się przyjrzę rynkowi customów w tym kraju, to dochodzę do wniosku, że customy robi się dla własnej przyjemności, a nie pod konkretne zamówienia dużych korporacji, które chcą taki motocykl wystawić, powiedzieć, popatrzcie, to oddaje prawdziwy charakter naszej firmy. U nas jeszcze nie ma takiej mody, ale ona już pomalutku zaczyna się pojawiać, bo na przykład w zeszłym roku, czy dwa lata temu jakoś tak, importer Triumfa zlecił budowę, znaczy przeróbkę Rocketa. Zostało to wykonane. Motocykl zresztą wystąpił w naszym Custom Festiwalu, czyli w Mistrzostwach Polski Motocykli Customowych. Na razie jakby kontynuacji nie ma w ten sposób, że nie pojawiło się coś podobnego ponownie, w sensie znaczy, takim... nie do końca, bo Owsiak, Orkiestra Pomocy... Owsiaku to lepiej nie mówmy, bo jeżeli człowiek, proszę cię, ja skądinąd mam do niego szacunek, ale w tym przypadku zachował się beznadziejnie, bo ponieważ powinien był wziąć taki motocykl... Zadzwonić do Lecha Wangina. Dokładnie, zrobiony tutaj, bo jak nie wiedział skąd, gdzie dzwonią, to powinien poszukać informacji, a nie iść na łatwiznę i ściągać tandetę ze Stanów. No tak, ale to też wynikało z tego, że Jurek Owsiak potrzebuje dużo szumu dookoła swojej osoby. Jeżeli zamówił u tej rodzinki, a właściwie u synka, który chwilowo uciekł spod skrzydełek tatusia motocykl, to, no to jakoś dodawało specjalnego smaczku. Tak, ale zrobił w ten sposób troszeczkę, wydaje mi się, krzywdę naszemu środowisku, czyli środowisku customowemu w Polsce. Ponieważ no to środowisko jest, żyje i tak dalej. I ten fakt został odebrany źle, nie tylko przeze mnie. Każdy, z kim byś, kto jest zaangażowany w ten temat, z kim byś pogadał, ma takie samo zdanie. Ja z drugiej strony rozumiem ten ruch, bo tak jak powiedziałeś, no, chodziło o to, żeby przeciętny Szary Kowalski coś mu tam zatrybiło w tej głowie, a wiadomo, że OCC jest znane przez Discovery, więc no, stąd ten ruch, ale jeżeli... Nie, no ale... Widzisz, gdybym mógł powiedzieć, powiedzmy, zrobił ten motocykl pan Zdzisław Jarzyna, szef wszystkich szefów, to może to by nie miało aż takiego dźwięku. On sobie pomyślał, jak już robimy jazdę, to robimy jazdę, OCC zrobi motocykl, a właściwie Junior zrobi motocykl i jakoś to będzie działało. Firma OCC to jest przede wszystkim maszynka do zarabiania pieniędzy, a nie do budowania motocykli. W związku z tym robią tak, żeby mieć maksimum efektu chcesz przy powiedzieć, minimum nakładu. Chcesz powiedzieć, że wszystko to nie jest prawda, że telewizja kłamie? To już ktoś przede mną powiedział. No dobra, jak często ukazuje się twoje pismo? Co dwa miesiące. Co w najnowszym numerze można zobaczyć? Przede wszystkim jest bardzo ciekawa zajawka, którą mogłem zamieścić w gazecie, dzięki temu, że poznałem bardzo ciekawego człowieka, który trudnił się kiedyś zawodowo fotografią, a obecnie prowadzi sklep z oldschoolowymi ciuchami i ma zakrętkę na punkcie angielskich klimatów motocyklowo-skuterowych i w związku z tym zamieściliśmy dwie potężne, znaczy jedną potężną taką galerię fotograficzną jego, poświęconą w tym numerze rockersom, a w następnych będzie o mocach. Cafe Racery to motocykle, które robią się coraz bardziej popularne w Polsce, głównie chyba z tego powodu, że raczej polega tworzenie Cafe Racera na wywalaniu różnych rzeczy, a nie dokładaniu. One są o wiele skromniejsze i poza tym tańsze chyba w robocie. Trudno powiedzieć, czy tańsze w robocie, to znaczy może tak, dlatego że mniejszy no, jest stopień ingerencji w ramy, tak? Cafe Racera możesz kupić za 10-15 tysięcy. Jeden z moich przyjaciół robi Cafe Racery i do 15 tysięcy już możesz sobie jakąś maszynę u niego kupić. Customa wypasionego za te pieniądze nie kupisz. To znaczy nie mówmy tu w tym momencie o customie wypasionym, tylko mówmy o, możemy porównywać różne kierunki stylistyczne. Jeżeli chcesz powiedzieć, że Cafe Racer jest tańszy do zrobienia niż Chopper, to nie jest to prawda, dlatego że Choppera można zrobić dokładnie na tej samej bazie. Natomiast może być pewna różnica, ponieważ w Cafe Racerze, jeśli się nawet stosuje ingerencję w ramę, to na ogół jest to ingerencja w peryferia tej ramy, czyli w tylną część. Natomiast nikt, budując Cafe Racera, nie będzie ciął główki i przestawiał jej kąta, bo to zupełnie nie o to w tym przypadku chodzi i nie ma takiej potrzeby. Dobra, gdybyś miał powiedzieć, że najlepszą bazą do zrobienia customa jest to, co to byłby za motocykl?
To znaczy, oczywiście Harley'e są, jak wiesz, moim konikiem, poza tym są bardzo popularne, ale to przede wszystkim dlatego, że tam się to wszystko narodziło, to jest raz. Dwa, rozwinął się przepotężny rynek aftermarketowy wokół tej marki, który po prostu, no to jest ewenement, który na skalę światową jest jedyny i to niepowtarzalny koniec, kropka. W związku z tym budowanie, znaczy inaczej, Harley Davidson jest najbardziej wdzięcznym tematem do przeróbki. Bo w zależności od tego, jaki model sobie weźmiemy za bazę, to możemy również zrobić z Harley'a wszystko, łącznie z Cafe Racerem. Nawet nie wiem, czy wiesz o tym, ale w latach 90. był Francuz zawodnik, który na Sportsterze, oczywiście konkretnie odpowiednio przerobiony, wystartował w Dakarze. Zawzięty człowiek. Zgadza się. Dechu, co byś chciał powiedzieć ludziom, którzy zabierają się za robienie customa w tej chwili? Czy lepiej próbować uczyć się po kolei, robić we własnym zakresie, w takim jak ten garażu, czy po prostu zgłosić się do jakiegoś speca, którego znajdzie na przykład w twoim piśmie? To wszystko zależy, co kto chce osiągnąć, bo jeżeli ktoś chce mieć motocykl customowy, a przy tym, żeby był on jeżdżący i bezpieczny, to najlepiej zgłosić się do kogoś, kto tym zajmuje się od lat, ma już doświadczenie, a najlepiej takich właśnie ludzi znaleźć, czytając naszą gazetę i odwiedzając Mistrzostwa Polski, czyli Custom Festival. Najbliższa okazja będzie w Poznaniu 27-30 marca, bo tam po prostu ta czołówka tych naszych twórców się pojawia. Natomiast jeżeli ktoś chce po prostu sam zgłębić ten temat i sam nauczyć się przetwarzać te motocykle, bo często jest tak, zresztą myślę, że nie tylko w customizingu, ale na przykład w sporcie, że rzadko się zdarza, że człowiek jest równie uzdolniony do grzebactwa w metalu, jak i do jeżdżenia. I też jest tak, że są ludzie, których bardziej bawi jeżdżenie, a są też tacy, którzy tylko dłubią. I w zasadzie oni to mają nieszczęście, jak się sezon zaczyna, bo on musi wsiąść i pojechać, tak? Więc jeżeli ktoś kładzie nacisk na to, że chciałby się nauczyć właśnie robić przy tym, tworzyć, nie wiem, klepać ten metal, ciąć te rury i tak dalej, to oczywiście na początku będzie popełniał błędy, bo to nie jest nieuniknione, ale nie ma innej drogi. Jak się nie wywrócić, to się nie nauczy. Natomiast jeśli chce mieć ładny motocykl i do tego sprawny, taki, żeby zadać kłam twierdzeniu, że customy nie jeżdżą, bo to nie jest prawda, to lepiej, żeby się zgłosił do... Nie jeżdżą. Jeżdżą, tylko że jazda na customie takim bardzo już ekstremalnym to jest wyzwanie. Zero zawieszenia z tyłu bardzo często, kierownica niejednokrotnie wywleczona do góry, dzięki temu pachy się nie pocą, no ale tyłek się odbija na tych wybojach polskich. Zgadza się. Ja na przykład, chociaż bardzo mi się podobają motocykle na sztywnej ramie, ponieważ są bardzo zwarte małe. Ja nie lubię takich tych motocykli rozwleczonych, wielkich, które wiesz, ma tylne koło w jednym województwie, a przednie w sąsiednim. I żeby zawrócić, to nie wyrabia się po granicach Polski, tylko lubię motocykle takie właśnie, które są teraz popularne, małe, zwrotne, tak zwany brat style, czy Cafe Racer nie do końca lubię, bo znaczy podobają mi się, ale nie do końca mi odpowiada ta pozycja. Natomiast już na przykład motocykle, które tak zwany street tracker, street tracker, bądź dirt tracker. Dirt tracker to jest maszyna wyczynowa do wyścigów amerykańskich na torach owalnych, a street tracker to jest taka właśnie jego customowa ewolucja w stronę moto, tak, uliczna. To coś takiego jak najbardziej. Kończąc rozmowę z Lechem Wanginem, zapraszając do oglądania jego pisma, powiem tyle. Proszę Państwa, dużo trzeba wiedzieć, żeby wymienić wszelkie odmiany motocykli. Być może człowiek, który zagłębi się w publikator wydawany przez Lecha Wangina, kiedyś osiągnie taki geniusz informacji i będzie wiedział, co to jest street tracker, co to jest dirt tracker, co to jest cafe racer, co to jest naked i tak dalej, i tak dalej. Pewnie Państwo to wiedzą, ale czasami lepiej się upewnić, żeby w towarzystwie ludzi, którzy operują takimi określeniami, nie wyjść na głąba. Dzięki Ci bardzo, Lechu. Dzięki. Cała przyjemność po mojej stronie.